Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Jak wiecie, od pewnego czasu przymierzam się do zmiany karty graficznej. Niedawno udało mi się wymienić obudowę, płytę główną, procesor. Najsłabszym ogniwem zostaje w tym momencie karta graficzna, którą niedługo już będę wymieniał. I jest to ta karta Asus Radeon HD 7790 DirectX U2 w wersji OC z 1 giga RAM-u. Tak więc karta, którą kupowałem jakiś rok, półtora temu za około 500-600 zł, która sprawdzała się bardzo dobrze przez cały czas użytkowania, nawet w tym momencie jeszcze daje radę w grach naprawdę, ale już kończy swój żywot u mnie, pójdzie w inne, mam nadzieję, dobre ręce, dlatego sobie dzisiaj zrobimy takie podsumowanie, kilka testów z gier, z 3D Marka, Fure Marka, sprawdzimy pobór prądu, temperatury. Ogólnie taka mini recenzja na szybko. Zobaczycie sobie w skrócie, jak ta karta się sprawuje. Oczywiście za jakiś czas zaczniemy już testy nowej karty lub nowych kart. Zależy, co przyjdzie do testów, co też sobie sam kupię. Na pewno będzie ciekawie. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Ok, bierzemy się za testy. Pierwsza gra Crysis 3. Sprawdzimy szybciutko ustawienia grafiki. Więc mamy 1920x1080, czyli Full HD. Anti-aliasing, jak widzicie, rozdzielczość średnia, sprzęt na średni. Wczytamy sobie jakąś misję. Ok, pogramy chwilę, zobaczymy, jak się tutaj będzie sprzęt spisywał. Jak na razie widzicie, jest świetnie, prawie 60 klatek, więc spokojnie. Można sobie pograć w Crysis 3. Ok, weźmiemy sobie pojazd. I w tej chwili jeszcze rozdzielczość tekstur i sprzęt ustawiłem na wysokie. Na najwyższych nie ma co grać, bo jest to karta za słaba, natomiast zobaczymy sobie, jak pójdzie na wysokich. Ok, sprawdzamy sobie teraz na wysokich ustawieniach. Dobra, spróbujemy go wejść. Dobra, to powinno wystarczyć. Widzicie, że na wysokich też naprawdę nieźle da się pograć w połączeniu z procesorem i7 bardzo przyzwoicie. Nawet w Crysis 3, który jest grą już wymagającą. A teraz przejdziemy sobie do Dying Light'a. Ok, pora na Dying Light, czyli grę, którą uwielbiam. Zresztą Crysis 3, Crysis 2 też bardzo lubię. Natomiast tak, zobaczymy sobie, jakie mamy w tej chwili ustawienia.
Myślę, że tekstury damy na wysoką. Powiem Wam tak. Zrobimy na zrównoważone, czyli taką tą pośrednią wartość. I już odpalamy grę. Ok, moi drodzy, rozpoczynamy grę. Jestem gdzieś w slumsach, nie pamiętam w sumie gdzie skończyłem, ale ok. Wam, że jak na razie gra działa bardzo dobrze. Ok, użyjemy kotwiczki. I zobaczcie, 30 parę klatek cały czas. Spróbujemy troszkę pomęczyć zombiaków. Ok, zjedziemy sobie tutaj. I poszukamy teraz jakichś zombiaczków. Powiem Wam, że gra się całkiem dobrze na tych wysokich. Troszkę sytuacja się zrobiła gorąca. Jest całkiem dobrze. Tak więc widzicie na tej karcie, na procesorze i7 co prawda, da się nawet w pełni pograć w Dying Light'a na wysokich. Jeśli sobie zmniejszymy zasięg widzenia, to jeszcze zyskałem jakieś 5 klatek więcej, więc naprawdę gra się już całkiem fajnie. Zobaczcie, wybuchowe fajerwerki. A, prawie dostałem zwłokami. Całkiem fajnie. Więc widzicie, gra działa w miarę płynnie. Troszkę lepiej jest na maksymalnej wydajności, wtedy jest w sumie dużo lepiej. Natomiast do takiego pogrania w miarę płynnie jest fajnie. No dobrze, i w tym momencie rozpoczynamy jeszcze testy w 3D Marku, które nam naprawdę dużo pokażą pod względem wydajności i karty graficznej w połączeniu z procesorem Intel Core i7-4790K.
Jak widzimy, sam benchmark załadował się bardzo szybko. Jest to oczywiście zasługa procesora, ponieważ na i3 ładował się sporo dłużej. I przy okazji zobaczcie, podczas testu w 3D Marku mamy pobór na poziomie do 160 W, tak więc naprawdę niewielki. Ok, w tej chwili mamy już 170. Zobaczymy jeszcze w kolejnym wymagającym teście, czyli Firestrike'u. Ok, jednak podczas testu Firestrike'u jest nawet troszeczkę mniej, tak więc pobór mocy bardzo przyzwoity. Weźmy pod uwagę, że sam procesor bierze do 80 W, tak więc grafika, można powiedzieć, że jest mocno energooszczędna. Ok, moi drodzy, jeszcze jeden ważny test, czyli Fuel Mark. Zobaczymy, jak karta graficzna się będzie grzała, do jakiej temperatury to dojdzie. I też widzimy, że w tej chwili średnia ilość klatek wynosi 40 parę, minimalna 39, maksymalna 63 klatki. I temperatura w tej chwili na poziomie 57 stopni Celsjusza. Pobór mocy, z tego co widzę, 163 W, 166 w tej chwili. No i zobaczcie, temperatura mniej więcej się już ustabilizowała, ponieważ ten wykres szedł mocno w górę, teraz już idzie tak delikatnie, tylko pod górę, 65 stopni, za chwilę pewnie będzie 66, 67, natomiast karta przy tak mocnym obciążeniu nie grzeje się jakoś ekstremalnie. No i po ponad 3 minutach testów, no już 3,5, mamy stabilną temperaturę około 70 stopni Celsjusza, więc myślę, że wynik całkiem przyzwoity. Niestety nie dysponuję sonometrem, natomiast zrobimy pomiar smartfonem. Zamknięta obudowa jakieś 32 dB. Przy zdjętym panelu 36-37 i przy włączonym Fuel Marku. No ok, moi drodzy, widzieliście testy, widzieliście wyniki. Myślę, że wciąż ta karta jest całkiem dobra, po prostu daje radę, no ale niestety wymagania gier idą do przodu, chociażby pokazał to kilka miesięcy temu Dying Light i na pewno takich gier będzie też coraz więcej, dlatego warto troszeczkę zupgrade'ować kartę na nowszą. Natomiast mimo wszystko Asus Radeon HD 7790 bez wątpienia jest jak do tej pory najlepszą kartą, jaką miałem i będę go bardzo miło wspominał. Więc to by było na tyle, dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji, prezentacji i pozdrawiam Was, cześć!